Dzień dobry, witamy się z wami z kolejki do Muzeum Przyszłości. Mamy bilety na 11. Pokażę wam może, jak pięknie to wygląda tutaj. Przepiękny jest ten budynek. Jeszcze nie widzieliśmy go z zewnątrz, bo wyszliśmy takim wejściem, które prowadzi bezpośrednio z linii metra, ale robi to ogromne wrażenie. Na rękach mamy już nasze opaski. No i teraz czekamy, żeby iść dalej. Ale jest o wiele lepiej, przynajmniej na razie na pierwszy rzut oka. Wydaje się, że ta kolejka nie jest tak horrendalnie długa, jak była wczoraj przy Burcz, prawda? Zobaczymy, jak będzie później. I do tej pory śmiałam się z ludzi, którzy nagrywali windy, ale ta jest tak strasznie. If you look up into space on the starboard side of the capsule, you will see OSS Hope just coming to view now. Isn't she beautiful? So this over here is called the Monument to the Pioneers. It's a monument that was gifted by the people of the UAE Space Agency. Ten niebieski był spoko, ten chce. Powiedzmy na taką wizję świata. Ale śmiesznie. Wow, obczajcie to. To są korytarze, a nie chcą takie słoiczki z takimi. Nie wiem, jak to powiedzieć, co to jest. To nie jest hologram. To jest tak, jak kupuje się te figurki takie. Z zatopionymi piramidami czy czymś takim. Ale jakie to jest boskie. Wejdź i zobacz, czy się rozsunie. Ale ekstra! Też tak chcę. A takie takie smieciutkie. Ale super. Kasia lubi to. Thank you. I'm so happy to see you here at the Museum of the Future. I am a humanoid robot. I have been designed to look like a human, although instead of flesh and bones, my body is made of metal and wire. Wyszliśmy z Muzeum Przyszłości i to było absolutnie coś przecudownego. No, bardzo mi się podobało. Czytałam różne opinie. Niektórym do końca to muzeum się nie podoba, bo ono jest bardzo multimedialne. Nas to kupiło, naprawdę. Można tyle rzeczy zobaczyć, poczuć, w sensie, wiecie, tak organoleptycznie i powąchać, i pomacać. Masa, naprawdę masa ekstra atrakcji. No. To były świetnie wydane pieniądze, naprawdę. Zaczęliśmy misję od statku kosmicznego,
czyli windy. Tak. I potem wszystko było ze sobą powiązane, więc naprawdę super fajnie to wyglądało. Bardzo dużo takich multimedialnych doświadczeń. Sporo rzeczy też można podotykać, poklikać. Fajne było, była taka sala, gdzie jakby takie cztery wrażenia były, tak to chyba mogę powiedzieć. Tak, to były cztery terapie. Cztery terapie, o. I jedna z nich polegała na tym, że się jakby wysyłało swoją energię i potem dostawało się jakiś zapach. I to jest właśnie bardzo fajne, dlatego że każdy z nas ten zapach odczuwa inaczej. To jest w ogóle ekstra. Tak, wyglądało to trochę coś jak medytacja, się robiło takie te om. A potem jak już ta była taka ta, może nie mogę się wysłowić, był taki stół, który te nasze om zbierał w światełka. I jak to już doszło do środka, to potem to do nas wracało w postaci zapachu. No i właśnie, każdy czuje to absolutnie na swój sposób i to jest podobno zapach naszej energii. I o ile pachnie dobrze, bo nie zawsze da się go tak szybko zidentyfikować, to jest okej. Okay. Gorzej jak w momencie, kiedy czujecie ten zapach, pachnie wam to brzydko. Ale nam pachniało ładnie, kwiatowo. Nie zidentyfikowałam tego, jaki był to kwiatek, ale na pewno był to jakiś kwiatek i pachniał bardzo ładnie. Naprawdę, bardzo mi się to podobało. Spróbuję na szybko sprawdzić, ile kosztowały bilety, żeby wam powiedzieć. Weszliśmy o 11:00. Nie było problemu z dojściem. Od metra były już strzałeczki. Czyli weszliśmy o 11:00. Kolejka, bym powiedział, taka przy biletach, przy wejściu. Na 15 minut, nie? Stanie. Ale poszczęściło nam się, dlatego że brakowało do tury dwóch osób, a wszyscy byli w wielkich grupach i się wbiliśmy szybciej w kolejeczkę. Także mieliśmy farta. Znalazłam mojego maila, jeżeli chodzi o Muzeum Przyszłości, to bilet to jest 180 zł za osobę. Wydaje mi się, że dobra cena. Biorąc pod uwagę fakt, jak dużo jest tu przeżyć i takich różnych ciekawych rzeczy, to adekwatnie. No. A teraz tak. Mamy godzinę 13:00, jesteśmy po chwili chillowania na ławeczce, czyli taka godzina 30 lekko do zarezerwowania na sobie, na zwiedzanie. Tak. No. A my się teraz zbieramy i lecimy do Dubai Frame, czyli będziemy mieli kawałek do spacerowania, no tak, tak. Z pół godzinki z buta, potem od metra. No, powiem wam, że na te atrakcje akurat tutaj było wygodnie, bo było przejście z metra, ale jakoś tak mam wrażenie, że słabo są przejścia dla pieszych w tym Dubaju porobione i niektóre dojścia do atrakcji takie właśnie piesze są bardzo skomplikowane. Co chwila wam wyskakują reklamy, żebyście wzięli taksi, ale nie damy się, będzie wychodzić. Także idziemy na metro, a potem będziesz czekał nas właśnie lekki spacerek. Podsumujmy kolejną atrakcję, którą odwiedziliśmy dzisiejszego dnia, czyli to było The Frame. Bilety, bo sprawdzałam, kosztują na to 65 zł, jeżeli chodzi o osobę dorosłą. Dla dzieci, wiadomo, są tańsze. A osoba dorosła to jest od 12 lat w górę. Może o tak. Ogólnie spoko, powiedziałabym tylko, że jak się wchodzi, to zaraz przy wejściu jest takie jakby muzeum, nie wiem jak to powiedzieć. No, takiego muzeum miasta Dubaj. Kilka takich sal i dla mnie to i górnolotnych cytatów tak. Szejka. Dla mnie to nie jest nic ciekawego, jakby no rozumiem, że oni jakąś taką, nie wiem, wdzięczność do tego szejka może mają za to, że wybudował to wszystko. Mnie to nie jara, to jest takie, wiecie, ktoś walnął u budynek i przy okazji chciał połechtać swoje ego, więc wyświetlają się tam wszędzie jego zdjęcia. Fajnie. Ale sama atrakcja bardzo fajna. Myślę, że poza tym, co Andrzej nagrał kamerą, wrzucimy jeszcze kilka ujęć z mojego telefonu, jakoś ładnie to skomponujemy. Czyli opcja na widok miasta z góry, skracając kolejkę trzykrotnie z Burdża. Czyli tu mieliśmy tylko 45 minut na górę i 15 minut w dół. Łącznie całość zajęła nam godzinę 10, z czego 45 minut pierwszych to było właśnie czekanie w kolejce, żeby w ogóle na górę się tam dostać. Ale zdecydowanie bardziej na plus.
fajnie było stanąć na tej szklanej podłodze tak wysoko, no robiło to wrażenie, nie wiem czy lubicie wysokości, ale właśnie jest taki fragment, jak już jesteście na górze, gdzie podłoga jest ze szkła i pięknie to wszystko widać, no. Dzisiaj mieliśmy też być w akwarium, czy tam oceanarium, zwał jak zwał, ale dałam ciała, bo nie wzięłam ze sobą biletów, w sensie miałam bilet ten elektroniczny i myślałam, że on wystarczy, a się okazuje, że nie i że potrzebny jest nam bilet ten, którego używaliśmy wjeżdżając na Burj Khalifa. Także to pewnie zobaczymy jutro. I ta pomyłka kosztowała nas 45 minut chodzenia od metra do galerii i od galerii do metra. No to prawda. Ta odległość od metra do Dubai Mall nie jest wcale taka... To nie jest tak bliziutko. 45 minut w dwie strony to całkiem dobry wynik. No ale dobrze, na dziś to byłoby wszystko. Jutro się przenosimy do Princess Tower i zobaczymy, czy będziemy coś robić. Jeśli tak, to na pewno Wam to pokażemy. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz i subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym filmie z Dubaju.